Mars. Planeta, która przyciąga naszą uwagę jak żadna inna. Od dziesięcioleci pytamy, jak wiele ma on wspólnego z Ziemią i czy mogłoby tam istnieć życie. W poszukiwaniu odpowiedzi wysyłamy kolejne misje i sondy kosmiczne. W tym programie pokażemy, jaki jest polski wkład w najnowsze badania Marsa i co ich wyniki mogą nam powiedzieć na temat tajemnic czerwonej planety. Zapraszamy na Astronarium. Nasze marzenia na temat Marsa ciągle rozbudzają nie tylko wyniki badań, ale także, a może przede wszystkim, filmy i literatura science fiction. Czasem nadarza się jednak okazja także do tego, aby spojrzeć w stronę Marsa własnym okiem. 27 lipca 2018 roku to data wyjątkowego zjawiska z udziałem czerwonej planety. Mowa o tak zwanej wielkiej opozycji Marsa. Cóż to takiego? Z opozycją mamy do czynienia, kiedy planeta znajdzie się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Efekt jest taki, że patrzymy na nią podobnie jak na Księżyc w pełni. Osiąga maksymalną jasność i jest widoczna na niebie przez całą noc. Szczególnym przypadkiem jest jednak tak zwana wielka opozycja. Mars znajduje się wtedy dodatkowo w pobliżu swojego peryhelium, a więc punktu, w którym najbardziej zbliża się do Słońca, a przez to także do orbity Ziemi. Czerwona planeta nigdy nie wygląda bardziej spektakularnie na niebie niż w czasie wielkiej opozycji. Swoją jasnością ustępuje wtedy wyłącznie Wenus. Takie zjawiska są jednak dosyć rzadkie. Powtarzają się raz na kilkanaście lat. Znacznie częściej docierają do nas za to nowe, fantastyczne odkrycia dotyczące Marsa. To dlatego dziś przyjrzymy się najnowszym badaniom czerwonej planety, w których udział biorą Polacy. Spróbujemy też zastanowić się, jakie znaczenie ich wyniki mogą mieć dla naszych marzeń i planów związanych z eksploracją Marsa. 4, 3, 2, 0. 5 maja 2018 roku w stronę Marsa wyruszyła najnowsza misja amerykańskiej agencji kosmicznej. Na jej pokładzie znalazł się lądownik InSight. Jego zadaniem będzie dotarcie na powierzchnię czerwonej planety. To, czym ma się zająć, ukryte jest jednak głęboko pod powierzchnią. InSight to pierwsza misja, która ma pozwolić na zajrzenie do wnętrza Marsa, zbadanie jego budowy i przeszłości. Ważną rolę w tym niezwykłym zadaniu może zaś odegrać urządzenie stworzone w Polsce. Warszawska firma Astronika odpowiadała za konstrukcję jednego z kluczowych elementów misji InSight. Inżynierowie z Polski zaprojektowali specjalny próbnik, którego zadaniem będzie wbicie się w głąb marsjańskiego gruntu. Jak mówią jego twórcy, polski przyrząd ma umożliwić zbadanie wnętrza Marsa w taki sposób, jaki jeszcze nigdy nie był możliwy. Mamy tutaj kopię aparatury, która poleciała na Marsa, ale jak to właściwie działa? Tak naprawdę nie jest to kopia, ale jest to urządzenie praktycznie identyczne z tym, które poleciało na Marsa 5 maja 2018 roku. Jest to urządzenie, które ma się wbić na 5 metrów poniżej gruntu Marsa i zbadać jego faktyczne właściwości termiczno-fizyczne. I co konkretnie ma ono zrobić? No właśnie. Jako jedno z trzech instrumentów na całej misji InSight ma ono co 50 cm podczas wbijania się w te 5 metrów w głąb wysyłać mały impuls ciepła. I ten impuls ciepła, a raczej jego rozchodzenie, powie nam o tym, jakie są właściwości gruntu marsjańskiego, a także ile ciepła pochodzi z samego rdzenia Marsa. Na bazie tej informacji będziemy w stanie precyzyjnie określić,
czy faktycznie Mars pochodzi z tego samego miejsca co Ziemia, czy jest to planeta faktycznie o takim samym początku jak Ziemia, a także informacje typu, z czego jest zbudowane jądro Marsa, jakie są właściwości jego gruntu. I dlatego też bardzo istotne była możliwość wbicia się właśnie te 5 metrów w grunt Marsa. Nie mniej, ale właśnie 5. No dobrze, to w takim razie powiedzmy, jak to jest właściwie skonstruowane, no i jak to się dokładnie dzieje, że potrafi się to wbić w głąb powierzchni Marsa? Jest to tak naprawdę młotek jednocześnie z gwoździem, który wbija się sam ze sobą. Oczywiście normalnie sam gwóźdź, jeżeli go wbijamy, młotek zawsze nam odskoczy podczas wbijania. I przy każdym uderzeniu. Przy każdym uderzeniu, tak. I to jest zawsze trudność, żeby wyeliminować ten efekt. Dlatego w tym urządzeniu jest zastosowana bardzo ciekawy sposób zniwelowania tego efektu poprzez zastosowanie bardzo ciężkiej przeciwmasy z wolframu oraz wykorzystanie sprężyn napędowych. Dzięki temu ten mechanizm po napięciu uderza w ten oto element w jego dolną stronę, w taki bardzo ostry element, który wbija się faktycznie w tą powierzchnię. I po uderzeniu on nie wyskakuje tak bardzo, jak normalnie my byśmy uderzyli młotkiem gwóźdź. Jaki jest w ogóle cel misji InSight? Misja InSight jest to pierwsza tak duża misja skupiona na badaniu geofizycznym wnętrza planety. Dzięki tym badaniom geofizycznym będziemy w stanie określić, jak powstawał Mars, a dodatkowo jakie są jego właściwości geologiczne. Dzięki trzem instrumentom, czyli SAIS, instrumencie sejsmicznym, pierwszym sejsmometrze, który był wysłany poza Księżyc w Układ Kosmiczny, będziemy wiedzieli, jak tektonicznie zachowuje się Mars, jakie są jego wewnętrzne procesy tektoniczne oraz będziemy również w stanie określić, ile razy uderza w Marsa inne ciało niebieskie oraz z jaką prędkością faktycznie uderza. Drugi instrument, instrument RISE, da nam informację o tym, jak faktycznie Mars na orbicie oscyluje, jak wibruje. Dzięki analizie sygnału dopplerowskiego pochodzącego z Ziemi i jego przesunięciu będziemy w stanie określić faktycznie, czy jądro Marsa na przykład jest stałe, czy może ma jednak ciekły stan skupienia oraz inne informacje, które pozwolą nam określić faktycznie geologiczne właściwości tej planety. I trzeci instrument właśnie jest w stanie określić ilość ciepła pochodzącego z wnętrza Marsa i dzięki temu również określić, jak może pochodzenie tej planety. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak jak wcześniejsze misje choćby łazików marsjańskich pokazywały nam, jak wygląda powierzchnia Marsa, tak ta misja pozwoli nam zajrzeć do wnętrza tej planety. Zdecydowanie, takiej misji nie było wcześniej, szczególnie takiej, której wgłębia się tak głęboko w powierzchnię takiej planety. Oczywiście były inne przypadki robienia misji, które miały coś zbadać, już spenetrować na przykład chociażby instrument MUPUS na misji Rosetta, który również wykonali Polacy. Też były takie plany, ale nie aż tak głęboko jak teraz misja InSight. Za sprawą misji InSight polski przyrząd może dołączyć do niezwykłego grona aparatury, która trafiła na powierzchnię Marsa. Żadna inna planeta nie była celem tak wielu lądowników i łazików pracujących na jej powierzchni. Dzięki nim zobaczyliśmy między innymi niezwykłe marsjańskie krajobrazy. Choć takie misje są bez wątpienia najbardziej spektakularne, zagadki Marsa możemy rozwikłać także dzięki badaniom prowadzonym z kosmosu. Pod koniec 2016 roku na orbitę wokół czerwonej planety weszła sonda Trace Gas Orbiter. Jej wysłanie było częścią misji ExoMars, wspólnego przedsięwzięcia Europejskiej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Nazwa nawiązuje do egzobiologii. Celem misji ExoMars jest bowiem poszukiwanie odpowiedzi na chyba najważniejsze pytanie związane z czerwoną planetą. Pytanie o możliwość istnienia tam życia. Dr Paweł Wajer z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest jednym z naukowców pracujących przy misji ExoMars. To właśnie w CBK powstał jeden z elementów aparatury, która ma poszukiwać śladów organicznej materii w atmosferze Marsa. To, co mamy tutaj, to jest właśnie fragment aparatury, która powstała tu w Centrum Badań Kosmicznych i znalazła się na pokładzie misji ExoMars, prawda? Tak, to jest fragment zasilacza do jednego z instrumentów, który znajduje się na orbiterze misji ExoMars. Jest on fragmentem kamery Cassis, której celem jest robienie fotografii powierzchni Marsa.
Jednym z głównych celów misji ExoMars jest poszukiwanie w atmosferze, czy na powierzchni, czy lub pod powierzchnią Marsa gazów śladowych, które zostały odkryte na Marsie. Jednym z takich gazów śladowych jest metan, odkryty kilkanaście lat temu. Dlaczego poszukujecie właśnie śladów takich gazów, na przykład metanu? Ponieważ metan jest związkiem organicznym i możemy spodziewać się, że źródłem jego pochodzenia są jakieś organizmy żywe, które żyją obecnie pod powierzchnią Marsa lub żyły kiedyś, ten metan został zmagazynowany pod powierzchnią i jest wydobywany. Jeżeli wykryjemy jakieś gazy śladowe, które nas interesują, metan czy inne związki organiczne, to kamera może przyjrzeć się miejscom, z których te gazy śladowe się wydobywały. Możemy poznać ich budowę, czy to są jakieś stożki wulkaniczne, czy uskoki. Na tej podstawie możemy próbować wnioskować, co było źródłem tych gazów śladowych. Wiele instrumentów, które znajdują się na pokładzie sondy Trace Gas Orbiter, ma dużo większą rozdzielczość, co pozwoli nam na wykrycie gazów śladowych, które do tej pory nie były wykrywalne. Były w zbyt małej ilości, aby można było je wykryć. A o jakich ilościach tych gazów w ogóle tutaj mówimy w atmosferze Marsa? Metan został wykryty w ilości kilkunastu czy kilkudziesięciu części na miliard. Obliczono, że aby uzyskać taką gęstość cząsteczek metanu w atmosferze, należałoby wypuścić do atmosfery Marsa około kilkunastu czy kilkudziesięciu ton metanu. W skali całej planety to rzeczywiście bardzo mało. Przy czym należy podkreślić, iż pochodzenie metanu czy innych związków organicznych na Marsie można wytłumaczyć, nie zakładając istnienia organizmów żywych. Na przykład metan może powstawać w wyniku reakcji z wodą i dwutlenkiem węgla, pewnych minerałów oraz mogą być różne inne abiologiczne źródła pochodzenia metanu. Badania sond kosmicznych i łazików ciągle dostarczają nam nowych, często sensacyjnych danych na temat Marsa. Jak się okazuje, możemy się czegoś o nim dowiedzieć także nie ruszając się z Ziemi. Znajdujące się w starej wieży ciśnień obserwatorium w Olsztynie to miejsce, w którym Mars okazuje się być dosłownie na wyciągnięcie ręki. A w każdym razie jego fragment. Znajdziemy tu kawałek skały, która spadła na powierzchnię Ziemi, a pochodzi właśnie z czerwonej planety. Taki marsjański meteoryt daje wyjątkową okazję, by na własne oczy zobaczyć, jak wygląda materia, z której zbudowany jest Mars. To jest fragment meteorytu, który spadł jako spora bryła w Nigerii, omal nie zabijając człowieka pracującego na polu, ale dzięki temu właśnie, że spadł tuż obok niego, no to ten człowiek go podniósł i ostatecznie fragment trafił do nas. Najpierw myślano, że pochodzi z planetoidy typu Westy, bo taka podobna budowa była. Ale przeważająca większość meteorytów ma wiek równy niemal wiekowi Układu Słonecznego, czyli około 4,5 miliarda lat. I tak samo te meteoryty z Westy są 4,5 miliarda lat. A tutaj okazało się, że wiek krystalizacji, czyli uformowania się tych kryształów tej skały, to jest około 180 milionów lat, więc musi on pochodzić z jakiejś planety, która była jeszcze niedawno aktywna geologicznie. No, skoro był świadek, że spadł, nie pochodzi z Ziemi, no to w grę wchodzi właściwie tylko Mars, bo inne obiekty w pobliżu już albo dawno nie są aktywne geologicznie, albo są to gazowe olbrzymy nieco dalej. Udało się udowodnić, że to rzeczywiście pochodzi z Marsa, no bo wiek to była tylko taka wskazówka. Dzięki temu, że na Marsie były sondy i są nadal, przeanalizowały skład marsjańskiej atmosfery i okazało się, że w mikroskopijnych pustkach pomiędzy kryształami są gazy w takich proporcjach, badano akurat gazy szlachetne, w takich proporcjach, jakie są w marsjańskiej atmosferze. I to był ten ostateczny dowód pochodzenia. Meteoryt z Marsa to nie tylko ciekawostka.
Badania takich skał dają nam okazję przekonać się, z czego zbudowana jest czerwona planeta. I jak niewiele różni się w tym od Ziemi. Te skały wskazują na to, że on jest bardzo podobny do naszej planety. Główny typ skał, to, tak jak na Ziemi, to są bazalty i to jest rodzaj bazaltu. No, generalnie bazalt to jest skała składająca się z krzemianów żelaza i magnezu, oliwiny, piroksany tego typu, jakieś drobne minerały rudne i to wszystko tutaj też jest. To jest tak duże podobieństwo, że trzeba było szczegółowych analiz, żeby udowodnić, że to pochodzi z Marsa, a nie z Ziemi. Natomiast ciekawostką jest obecność niewielkich ilości uwodnionych minerałów, czyli w momencie krystalizacji tych minerałów była dostępna woda, która mogła wejść w skład tej skały, więc tu już jest wskazówka, że w pewnym okresie na Marsie ta woda występowała. Każde kolejne odkrycie dotyczące Marsa na nowo rozbudza dyskusję o naszych planach związanych z czerwoną planetą. Czy człowiek postawi w końcu pierwszy krok na jej powierzchni? I czy któregoś dnia Mars może się stać naszym drugim domem? Odpowiedzi na te pytania poświęcona jest symulacja marsjańskiego habitatu w toruńskim planetarium. Jak mówi twórca tego miejsca, wraz ze wzrostem naszej wiedzy na temat Marsa, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że życie na jego powierzchni może napotkać wiele problemów. Jesteśmy w miejscu, które ma symulować to, jak mogłoby wyglądać życie na powierzchni Marsa, gdybyśmy próbowali go skolonizować. Na jakie problemy, z którymi spotkaliby się koloniści na powierzchni czerwonej planety, chcieliście tutaj zwrócić uwagę? Tutaj, w toruńskim planetarium, staramy się odtworzyć czy zbudować takie warunki, jakie wedle naszej najlepszej wiedzy mogłyby występować w prawdziwym marsjańskim habitacie. Ten habitat odpowiada na fundamentalne pytania, z jakimi problemami, z którymi my na co dzień spotykamy się na Ziemi i które warunki ziemskie rozwiązują poniekąd za nas, będziemy musieli poradzić sobie na planecie Mars. Jakiego rodzaju są to kwestie? Będą to kwestie bardzo fundamentalne, takie jak na przykład skąd weźmiemy wodę. Skąd będziemy czerpać tlen, skąd będziemy czerpać energię do funkcjonowania bazy. No i zostają cały czas kwestie otwarte, na przykład takie, jak będziemy sobie radzić z dużo mniejszym przyspieszeniem grawitacyjnym, które występuje na Marsie. Na ile to jest realne, żeby taka wizja stała się rzeczywistością? Kiedy my rzeczywiście możemy myśleć o tym, żeby polecieć na Marsa, zacząć go na przykład kolonizować? I czy to w ogóle jest rzeczywiście możliwe? To znaczy, Mars jest tak intrygującą planetą, która rozpala naszą wyobraźnię, że chcielibyśmy już się na tym Marsie znaleźć. Jednak nadal musimy pamiętać, że im bardziej przyglądamy się tej planecie, tym więcej różnic zauważamy. Znaczy, pozornie te krajobrazy marsjańskie, które widzimy, przypominają kamienistą pustynię, którą znamy z naszych ziemskich warunków. Jednak kiedy przyglądamy się bliżej, okazuje się, że Mars, ponieważ jest 2 razy mniejszy, 10 razy mniej masywny, no, stwarza bardzo dużo problemów dla przyszłych mieszkańców. Między innymi właśnie mniejsze przyciąganie grawitacyjne, które będzie na pewno wpływało negatywnie, co wiemy na podstawie eksperymentów NASA, na funkcjonowanie ludzi. Na pewno także promieniowanie będzie stanowić duży problem, więc to są nadal kwestie otwarte, z którymi nie potrafimy sobie jeszcze poradzić. No właśnie, bo Mars nie posiada, tak jak Ziemia, magnetosfery, która chroniłaby przed tym wiatrem słonecznym i cząstkami, jakie on ze sobą niesie, prawda? Co prawda nie zdajemy sobie sprawy z tego na co dzień, ale Ziemia jest takim dynamem. To znaczy posiada cały czas bardzo silne pole magnetyczne, które wykrywamy na przykład przy pomocy kompasu. I to pole magnetyczne jest naturalną tarczą, która chroni nas przed ogromnym źródłem promieniowania z naturalnego reaktora termojądrowego, jakim jest Słońce. Na Marsie tej magnetosfery nie ma. Występowała prawdopodobnie kiedyś, co wiemy na podstawie badań gleby marsjańskiej, natomiast globalna marsjańska magnetosfera po prostu nie istnieje. Mars nie posiada naturalnej ochrony i mimo tego, że znajduje się trochę dalej od Słońca niż Ziemia, promieniowanie na powierzchni Marsa jest wielokrotnie wyższe. Nieprzyjazne warunki na Marsie stawiają pod znakiem zapytania nie tylko możliwość jego kolonizacji, ale w ogóle istnienia życia na powierzchni czerwonej planety. Ostatnio byliśmy jednak świadkami odkrycia, które dostarczyło nam nowej nadziei. Łazik Curiosity, analizując skład marsjańskiego gruntu, natrafił na ślady substancji organicznych znajdujących się tuż pod powierzchnią. W powierzchniowej warstwie marsjańskiej, na głębokości mniejszej niż 5 cm, odkryliśmy toluen i benzen.
to pierścieniowe związki węglowe, czyli związki aromatyczne, które prawdopodobnie pochodzą z bardziej złożonych cząsteczek. A domyślamy się tego dlatego, że na powierzchni w tej glebie zachodzi do reakcji fotochemicznych właśnie rozrywania tych cząstek przez promieniowanie UV, które jest dość wyraźne na powierzchni Marsa. Kolejne misje kosmiczne, amerykańska i europejska, będą próbowały wkopać się jeszcze głębiej, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak ta chemia organiczna może wyglądać głębiej pod powierzchnią Marsa, tam gdzie to promieniowanie nie dochodzi. Misja europejska chce się wkopać na mniej więcej 2 metry, misja amerykańska na głębokość nawet 5 metrów. I tam, gdzie już nie mamy tego promieniowania, te warunki mogą być diametralnie inne i na pewno jeszcze nieraz nas Mars zaskoczy. Już z powierzchni Marsa widzimy, że Mars kiedyś był diametralnie inną planetą, że kiedyś płynęły na nim rzeki, występowały jeziora. To odkrycie, którego dokonało Curiosity, dokonało go tak naprawdę w mułowcach, czyli w skałach, które kiedyś były osadami wielkiego jeziora wypełniającego obecnie znane miejsce, znaczy miejsce, które obecnie znamy pod nazwą krater Gale. I teraz, kiedy kolejne odkrycia przynoszą nam bardziej złożony, kompleksowy obraz Marsa, wyobrażamy sobie, że ten Mars musiał być dużo, dużo bardziej ciekawy kiedyś, kiedy warunki mogły być zupełnie inne. Być może kiedyś istniało, powstało na nim życie, ale nadal na to pytanie nie jesteśmy w stanie w 100% odpowiedzieć. Jest taka anegdota, że kiedyś jeden z astronomów amerykańskich był poproszony, żeby napisać tekst na 500 słów na to, czy istnieje na Marsie życie. I on 250 razy napisał nie wiadomo. Od marsjańskich meteorytów przez sondy kosmiczne, aż po łaziki na powierzchni czerwonej planety, wszystko to dostarcza nam coraz więcej informacji na temat Marsa i warunków panujących na jego powierzchni. Najważniejsze pytania nurtujące nas od lat wciąż pozostają jednak nierozstrzygnięte. Czy na Marsie istniało kiedyś życie? I czy w przyszłości może się on stać miejscem życia dla ludzi? Być może odpowiedzi przyniosą kolejne badania, których uczestnikami już dziś są także naukowcy z Polski. Profesor Hieronim Chórnik, zmarły kilka lat temu polski astronom, który przez całe życie fascynował się czerwoną planetą, w swojej książce Planeta Mars napisał takie słowa. Od prehistorii do dnia dzisiejszego Mars, obok Księżyca, jest najintensywniej badanym obiektem planetarnym. Dzięki sondom kosmicznym badania planety są w pełnym toku, a zainteresowanie nimi jest powszechne. Myślę, że te słowa to najlepsze podsumowanie naszej fascynacji czerwoną planetą, a także podsumowanie tego odcinka Astronarium. Jak zwykle dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.